Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia 10. okrągłego odcinka z serii Legend of Zelda Breath of the Wild. W poprzednim odcinku wyruszyliśmy w podróż do Hateno Village, odwiedziliśmy kilka nowych miejsc, spotkaliśmy przeciwników naszych, głównych naszych wrogów, właściwie nie głównych naszych wrogów, tylko podwładnych naszego głównego wroga Ganona, Yiga Clan, który chce nas zniszczyć, pokonać, ponieważ są jego podwładnymi i takie zadanie im właśnie zlecił, ale my się nie damy, nie, będziemy dalej z nimi walczyć, będziemy starać się ich pokonać, chociaż ta walka, przyznam się szczerze, była trudna. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy nowe miejsca, odwiedzimy nowe kapliczki i tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, krystalizuje mi się plan na to, jak ma to wyglądać i mam już zaplanowany dzisiejszy odcinek, więc dzisiaj będzie o wiele więcej akcji, o wiele więcej rzeczy, które rzeczywiście będziecie mogli chętnie zobaczyć i troszeczkę mniej podróżowania, tak przynajmniej się to postaram ograniczyć i postaram się przed każdym odcinkiem przygotowywać taki krótki plan. A jeżeli starczy nam czasu, to oczywiście coś nietypowego, troszeczkę eksploracji, troszeczkę popchniemy dalej w fabułę. Jak to będzie wyglądało dzisiaj, zobaczymy oczywiście, ale tak jak mówiłem, metoda małych kroczków, ja się dopiero uczę również taką formę tutaj prowadzić, bo wiecie, w Pokemonach zazwyczaj nie potrzeba takiego wielkiego kombinowania i planowania, a tutaj jednak trzeba się skupić, bo ta gra jest po prostu nieliniowa. Oprócz tego, nowych członków na kanale. Witam oczywiście i mam nadzieję, że podoba wam się to, co oglądacie tutaj regularnie. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie jakieś nowe rzeczy, może coś się wam spodoba. Oczywiście jak co tydzień będziemy poruszać jedno z zagadnień, które gdzieś się tam będzie przewijać w trakcie. W poprzednim odcinku troszeczkę po macoszemu potraktowałem kwestię zainteresowań, więc możliwe, że do tego wrócimy i również to pytanie będzie do was, jeżeli będzie, ale oczywiście ja głównie będę chciał powiedzieć, bo w poprzednim odcinku oczywiście nie powiedziałem za dużo. No ale nie będę już przeciekał. Pierwsze co zrobimy, mogliście zauważyć, że jesteśmy przy fontannie wielkiej wróżki. I dlaczego tutaj jesteśmy? Ponieważ stwierdziłem, że mamy już dostatecznie dobry ekwipunek, który teraz sobie możemy zobaczyć. Mamy dostatecznie dobry ekwipunek, którym jest po prostu Climber's Bandana oraz Halyan Tunic i Halyan Trousers, które możemy na spokojnie tutaj teraz ulepszyć i to właśnie zrobię. Mamy jedno darmowe ulepszenie i to się nam na pewno przyda, jeżeli chodzi o naszą obronę. Huh. Oh, welcome back, boy. Do you want me to enhance your clothing? With the power available to me, I should be able to enhance your clothing a little bit. Enhance away! Okej. Okay. A tylko jeden przedmiot, to wydaje mi się, że postawimy tutaj na tunikę naszą, która może być za pomocą Bokoblin Hornów ulepszona i jedna tunika. All right, you want to enhance the Halyan tunic, right? Yes, please, tak poproszę. All right, let me do my thing. Mknęła nas i ulepszona została nasza zbroja. Jestem ciekaw, czy taka sama animacja pojawiłaby się, jak mielibyśmy w ekwipunku to. Z 3 do 5, plus 1. All finished. A bit stronger now. Oh, you've heard about set bonuses, right? Whole set of choices that have all been enhanced twice could have a bonus. But only if you wear the whole set. Well, and not all sets have a bonus. Do you want me to enhance and... Okej, jeżeli to tylko wygląda tak, że potrzebujemy części. Nie mamy materiału, żeby ulepszyć po raz drugi Halyan Tunic, ale możemy ulepszyć spodnie i naszą bandanę. Tak, poproszę. Jednak zbieranie tych materiałów... O kurczę, zbieranie materiałów z potworów rzeczywiście się przydaje i rzeczywiście to wpływa i to bardzo dobrze. Potrzebujemy dużo tych materiałów, to mnie bardzo cieszy. No czasami jest tak, że te materiały gdzieś tam zostają, gdzieś są zbędne, a tutaj widzimy... jeszcze sobie bandanę ulepszę. Widzicie, potrzebujemy Kiswig i Rushroom. Dobrze, że mamy pozbierane. Okej, to mnie niesamowicie cieszy, nawet nie wiecie, jak to mnie w tym momencie cieszy i dobrze, że to robimy razem. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, którą chciałem z wami zrobić, chciałem zrobić razem z wami. No i będziemy ruszać teraz dalej, tak mi się przynajmniej wydaje. I jak to zrobimy? See you later, ja również dziękuję. Chyba powiedziała, że wszystkie przedmioty, które mamy do ulepszenia już są ulepszone, więc możemy teraz ruszać z powrotem. Więc ja biegnę. Przy okazji złapałem troszeczkę wróżek. Okazuje się, że wróżki działają tak samo jak w poprzednich grach, czyli odnawiają wasze życie do pełna, nasze życie do pełna, jak uleczy, jak po prostu punkty życia nasze zostaną sprowadzone do zera. Więc teraz w ekwipunku, tak jak tutaj widzicie, mamy tych wróżek całe dwie. No. Także to mnie bardzo cieszy. I teraz następna rzecz, jaką zrobimy. Z tego co wiem, ja tutaj Moonlita mam w mieście, w Kakariko Village, ale...
kakarykowilić nie będziemy. Jeżeli chodzi o to, co robimy między odcinkami, to na przykład zdobywałem nowe receptury, ponieważ jedna z tych dwóch dziewczynek małych dawała nam możliwość... dawała nam możliwość pomagania jej w przepisach, pomagania jej w gotowaniu i dostawaliśmy przepisy gratisowe, co było bardzo, bardzo ciekawe. Okej, teraz troszeczkę wrócimy do tematu moich zainteresowań. Nie wiem, czy to już było wcześniej poruszane w serii, czy nie. Niestety, widzicie, ja jestem jak bardzo zapominalski, jak złota rybka czasami, jeśli chodzi o to, co mówię w odcinkach, ale inaczej, ja bardzo szerokie mam zainteresowania. Bardzo dużo rzeczy ze mną można robić, bardzo dużą ilością rzeczy można mnie zainteresować i tak kilka rzeczy, którymi babrałem się kiedyś, mogę wam wymienić, mogę wam powiedzieć, jak to tutaj wygląda i co ja takiego robiłem. Także zaczniemy od tego, że gdzieś na internecie, gdzieś na YouTubie krąży podcast RPG, właściwie to jest taki, nie tyle, że podcast, czyli jest to po prostu historia RPG, pod którą podkładałem głos. Chciałem wyciągnąć konia, tak? Niech będzie, że pojedziemy sobie na jadranie, a Moonlit wróci do tego. Nawet nie tyle podcast. Okej, tutaj jakieś coś nam było powiedziane. Opowieść RPG. Co? Okej, Jadran, co ty robisz? Dobra, nie wiem, co się stało. W każdym razie jest do zobaczenia. Jeżeli sobie wpiszecie Dark F Studio, to cała historia jest gdzieś tam do zobaczenia. Także gorąco polecam, żebyście zerknęli, jeżeli oczywiście chcecie. I jestem przekonany, że rozpoznacie jeden z głosów. Możecie dać znać później, czy udało wam się wychwycić. Dodatkowo, jeszcze za czasów, licealnych, w naszym liceum odbywał się festiwal teatralny, czyli taki festiwal, gdzie po prostu uczniowie albo nawet gościnnie wystawiali sztuki teatralne, czy to komediowe, czy to na poważnie. W każdym razie cały konkurs tygodniowa albo i czasami nawet dwutygodniowe przedsięwzięcie, przedsięwzięciem ten festiwal był i każdy podchodził do niego poważnie, no i nawet na takim festiwalu raz udało mi się wystawić... O Jezu, przepraszam. Przepraszam, Jadran. Wystawić swoją sztukę. Tutaj mamy Gorilla, zagadamy do niego. Ona też jest gdzieś na internecie, ale nie powiem wam gdzie. There are anti-soldiers at Fort Hutton and risked their life to protect the world. Okej, świetnie, czyli tutaj nic nowego się nie dowiadujemy. Ale ja, tak jak mówiłem, ruszamy teraz w jedno miejsce, które chciałem wam powiedzieć, o którym chciałem wam powiedzieć i tym miejscem jest to tajemnicze miejsce z badań tego człowieka, który mieszka w tym domku tutaj. Ale co ja miałem powiedzieć wam jeszcze? A propos moich zainteresowań. No to tak, próbowałem wszystkiego. Niektóre rzeczy mi się podobały bardziej, niektóre rzeczy podobały mi się mniej. Na chwilę obecną staram się raczej ambitniej podchodzić do mistrzowania albo do grania po prostu w RPG. Myślę również nad założeniem fanpage'a albo kanału z tym związanego. Ale to oczywiście może jeszcze zaczekać, ale są plany, już staram się, piszę scenariusze na pewno pod swoje kampanie, które prowadzę. Także RPG są teraz obecnie mi bardzo bliskie. A oprócz tego... oczywiście polecam Legion RPG, jakbyście mogli wejść na Instagrama i zalajkować Legion RPG, to możecie to... To będę wam bardzo wdzięczny, ponieważ do takiej grupy również od niedawna należę. Tutaj jest Kalib, doktor Kalib, którym gadaliśmy. Ghost spreading around, but I made ancient text. A cross-checking of other manuscripts, I realized about this cursed statue. It can only refer to a dreadful variety of doll, the ability to influence one's behavior. But my apologies, I'm delving into matters too terrifying for laymen. Zbierzemy sobie tutaj też odkiewki. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą przegapiłem w międzyczasie. Oczywiście nie mówię o tym. Tutaj po prostu będę chciał wysadzić. Jednak dostałem obrażenia, ale bursztyn jest nasz. Także Legion RPG na Instagramie obczajcie, polecam. I dodatkowo jeszcze z tych obecnych rzeczy, no to gram na saksofonie, udzielam się w dwóch zespołach i czerpię z tego niewypowiedzianą przyjemność. Także to są moje takie główne zainteresowania, ale oczywiście, jak to wiadomo,
chciałbym robić o wiele więcej i myślę, że w tym roku będę uczył się rysować, będę uczył się koncept artu. Zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo oczywiście, bo dużo się dzieje na kanale też, więc trzeba to będzie jakoś pogodzić, plus oczywiście zespoły, plus oczywiście prowadzenie sesji, ale postaram się to gdzieś to tam wcisnąć. No i otrzymaliśmy kolejny koroksid, który, jak już mówiłem, pomoże nam ulepszyć miejsce w ekwipunku. Także gdzieś się to tam dzieje i za każdym razem chcę robić coś innego. Chcę po prostu odkrywać to, co mi się bardziej podoba, to, co mi się mniej podoba, oczywiście zostaje. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj mnóstwo posągów. I czegoś mi tutaj brakuje. Ancient text: when a dark light resides in the cursed statue's eyes, pierce its gaze to purge the seal from the shrine. A Christian, cursed statue, okej. Okay. Okej, czyli ja wiem, że ta przeklęta statuetka tutaj była, tutaj jest. Tylko wydaje mi się, że będziemy musieli tutaj przyjść w nocy. Ciekawe, że teraz się to nie pojawiło. Jednej z tych statuetek będą się świeciły oczy. Powiem, bo to sprawdziłem, a chciałem to odkryć z wami. Najwyraźniej nie możemy teraz tego zrobić. Co ciekawe. Chyba, że ta statuetka się zmienia. To też może być opcja, więc obejdę to dookoła. Szkoda, że tu nie ma miejsca po prostu na ognisko. Miejsca, w którym możemy... O, jakieś tarcza. Miejsca, w którym możemy po prostu odpocząć i zaczekać na to, aż będziemy w stanie. Możliwe, że byśmy mogli postawić tutaj, ale ja chyba nie mam. A mam firewood. Także zrobimy sobie tutaj, poczekamy do nocy. Zrobimy sobie tutaj ogień i teraz... ja mam ognistą broń, także z tej ognistej broni skorzystamy. Ops. Dobrze, już przepraszam. Okej, potwory się pojawiły, więc te potwory również będziemy musieli pokonać. Ja oczywiście wyciągnę to, co jest już nadpsute i użyję tego, żeby pokonać Czuczu. I usiądziemy sobie teraz przy ognisku. Widzicie, tutaj takie badania przeprowadziłem i chcę do północy poczekać. Badanie przeprowadziłem, żeby sprawdzić, jak się po prostu rozpala ognisko. Można na trzy sposoby i to jest jeden właśnie z tych trzech sposobów. Ognista broń. Czy ty byś mógł sobie stąd iść? A, bo ja... Ja zamiast do północy poczekałem do południa. Brawo ja. Także usiądziemy jeszcze raz i poczekamy do nocy. Okej, okay, jest noc, Kali poszedł i widzimy, oczy jednego z tych posągów się świecą, więc teraz ja strzelam. Oj kurczę, nie strzelam, bo muszę wyciągnąć swoją broń i pokonać tutaj przeciwników. Chodź tu. Nie wiem, co mogę z tym zrobić. Okej, okay. Muszę zmienić. Okej, okay, to było zabawne. Oczywiście śmieszki, heheszki, ale trzeba by było pokonać tych boko. I dawaj tą głowę. Dobra, teraz już mamy wszystko. Oczywiście Bokoblin Arm to nie jest przedmiot, który mnie interesuje, ale widzieliśmy już, że potrzebujemy przedmiotów z Bokoblinów, żeby po prostu ulepszać rzeczy. I wydaje mi się, że to działa rzeczywiście, bo zebraliśmy o wiele mniej obrażeń. I teraz mamy tutaj jeden posążek, który patrzy się na nas, więc ja tutaj strzelę mu w oko. Także piercing gaze, jego przeszywający wzrok, również można potraktować własnym piercing arrow. Czyli po prostu, no nie wiem, jak to powiedzieć, przeszywającą strzałą. No tak możemy to określić. I BUM! I kolejny sekret odkryty. I to chciałem zrobić z wami, ponieważ, no wiecie, od razu będę chciał ruszyć z wami w podróż.
Ja tutaj jeszcze raz rozpalę. Nisko, zaczekam do rana, bo jestem ciekaw, czy... Do południa, bo jestem ciekaw, czy przyjdzie tutaj ten odkrywca. Kalip, doktor Kalip, tak się kazał mianować. W każdym razie... Okej, okay. Jest tutaj? Jest i on, dobrze. What a mystery. A shrine? Here. But I hadn't completed an... my inquiry to the mystery of the ancient text. This must be what we in archaeology profession refer to as a stroke of luck. Not that I believe in such a thing. Okej, Kalip. Dobrze, czyli on po prostu mówi do siebie, a ja tymczasem przy nim aktywuję tę kapliczkę i do niej po prostu wkroczę. Jestem ciekaw, czy na to w jakiś sposób zareaguje. A co ty na to powiesz teraz? Dalej to samo, czyli on nie reaguje na to w żaden sposób, a my wkraczamy do pierwszej z dwóch chyba kapliczek w tym odcinku, ponieważ mam zamiar z wami odkryć jeszcze jedną, która znajduje się w mieście Hateno i później popchnąć do przodu część fabularną, a później odkryć region Hateno. Z wieży, która się znajduje. Region Hateno, tak to się chyba... Tak się chyba ten region nazywa. Ja tymczasem zmienię też trzymaną broń, bo nie chcę tego ognistego miecza nadużywać, ale teraz... To you who sets foot in the shrine, I'm Kam Urok. In the name of the goddess Hylia, I offer this trial. Trial of passage, czyli... Trial przejścia. Okej, czyli tutaj mamy... Wystarczy, że przez to przejdziemy. Tutaj na środku jeszcze jest ta skrzynia, widzimy ją. Gra nam sugeruje ewidentnie, żebyśmy z niej skorzystali. A ja tymczasem nałożę na siebie no, najsłabszą broń na razie, bo wziąłem ją, bo zniszczyła mi się jedna z moich. Dobrze, także ruszam tutaj. Zobaczę, jak to tutaj się prezentuje. Okej. Okay. Chyba muszę poczekać chwilę. Wydaje mi się, że musimy zostać zebrani przez jedną z takich belek. Ale mi się udało. Także ruszę tutaj teraz na dół. Oj. To mogło nas zaboleć. Ale okej, jesteśmy już na środku. I chyba tutaj musimy skoczyć. Dobrze, udało się. Ja sobie teraz tutaj po prostu zaskoczę, żeby dostać się do tej skrzyni. Okej, czyli na razie nie ma większych problemów, nie mieliśmy większych problemów z tym. Jest to oczywiście opal. Nie wiem, czy te opale w końcu trzeba sprzedawać. Muszę się również zorientować na ten temat. Widzę, że tutaj musimy jednak zeskoczyć na dół. Tu jest jeszcze jedna skrzynia. O, proszę. Czyli kolejny sekret przed nami do odkrycia. Dobrze, otwieramy to szybciutko. Czym jesteś? Co jest w środku? Soldier Spear, mogę to zebrać? Mogę to zebrać, super. Czy on tutaj wisi po prostu bez niczego? Ależ tak, wychodzi na to, że tak. A ja teraz muszę znowu przytrzymać tutaj i tym razem przejść normalnie. O. Dobra, ciekawa. Ciekawy projekt. Tutaj wszystko chyba, co mogliśmy zrobić, mamy zrobione. I musimy przejść tamtędy, tak mi się wydaje, bo tam jest taki stały kawałek. Tutaj nie to, na następną będziemy musieli wejść. Kurczę. I później tu będziemy musieli przeskoczyć do góry. Okej. Okay. Ja teraz żwawo. Okej, okay, biegnę. Nie! Udało mi się. Będę musiał to powtórzyć jeszcze raz, bo nie... Uwaga, ja nie umiem skakać, wychodzi na to. Więc tak to właśnie tutaj wygląda. Witajcie w moim świecie. Mogę wbiegać, nie mogę się wspinać po tym, więc...
To też jest problem. Znaczy, czy to jest problem, nie wiem. Nie da się chyba szcizować tego za bardzo, żeby... Dobrze, tutaj znowu będziemy musieli poczekać, aż to przeminie. Ech. Ciekawie. Ciekawie. Okej, wracając do zainteresowań, no naprawdę dużo staram się robić, dużo staram się uczyć i... I wiecie, i testować po prostu to, co chciałbym robić w przyszłości i wydaje mi się, że RPG są właśnie jedną z tych rzeczy. Okej, udało nam się. Jesteśmy tutaj, teraz co? I teraz mogę tam wejść? A tu są schody jeszcze na tym. Okej, wow. Okej, to się nam udało. Więc wy, dawajcie znać w komentarzach, jakie macie swoje zainteresowania, co lubicie robić. No i oczywiście nie zapominajmy o tym, że ja również tutaj staram się tworzyć materiał na YouTube. Okej, czyli to była najprostsza część tego, przeskoczenie przez te schody. Uff, i dotarliśmy na szczyt. Chyba rozwiązując wszystkie zagadki, które tutaj były. Więc kolejny Spirit Orb jest nasz. A wy możecie w komentarzach dawać znać, czym się interesujecie, co was kręci, co... Floats your boat, jak to się mówi po angielsku. Czyli po prostu, co jest waszym konikiem, co lubicie. Także, a jeżeli macie do mnie pytania o coś, to oczywiście możecie również pytać. Ja postaram się odpowiedzieć. Bez żadnego problemu. Tutaj Spirit Orb oczywiście leci w naszą stronę. Ta animacja jest prześwietna i uwielbiam to. Ja to powtarzam za każdym razem, że każdy z tych mnichów ma inną pozycję. Inny strój, no nie zawsze ma inny strój, zawsze ma ten sam strój, ale w innym ułożeniu. Okej, czyli mamy dwa Spirit Orby, jeżeli znaleźlibyśmy jeszcze dwa w tym odcinku, na pewno będziemy mieli jeden, ponieważ będziemy ruszać teraz do Hateno. To może się nam uda również zwiększyć nasze statystyki i wydaje mi się, że to jednak w tym momencie będzie znowu wytrzymałość, będzie znowu stamina. I później dopiero ten wielkółko. Mamy tutaj, wychodzimy z tego i co ty masz, Kalipo, do powiedzenia? What a mystery. Okej, dobra, czyli on nam nie ma nic do powiedzenia, tak na dobrą sprawę, wydaje mu się, że to po prostu jego szczęście, a my to rozwiązaliśmy. Jestem ciekaw również, czy jeżeli zapamiętalibyśmy to, ale nie wiem, czy to by zadziałałoby po prostu w ciągu dnia. Wiecie co, ja nawet nie muszę za bardzo tutaj... A, dobra, wziąłem jadrana. Ale to nie jest problem tak na dobrą sprawę, bo jak będę chciał wybrać z powrotem konia, to po prostu... Zrobię to i przeteleportuję się do jednej ze stajni. To, żeby nie przedłużać, po prostu zrobimy coś takiego. Hateno Village. Do Shrine w Hateno Village. Ale zanim zrobimy... Okej, wszystko spauzowało. Zanim zrobimy Shrine w Hateno Village, to ja pójdę i zobaczę część fabularną. Bo jeden szajn zrobiliśmy przed chwilą i tak dwa szajny pod rząd to chyba nie jest nic, co wy, niedźwiadki, lubicie najbardziej. Więc skoczymy sobie po prostu w głąb fabuły i zobaczymy, co w Hateno Village mogą nam pomóc. W tej spokojnej wiosce, która nie wydaje się wcale tak rozwinięta technologicznie, ale jednak mają pewną wiedzę na temat Shika Slate, którą ja posiadam. Także skoczymy sobie tutaj teraz, zwiedzimy to Hateno również, jeżeli tylko będzie taka okazja. Ja również postaram się wejść do tego młyna. O nie, nie trafiłem w drabinę. Ale muzyka tutaj jest taka niesamowicie spokojna. Nie, ja chciałem kucnąć. Okej, co tu jest takiego? Co ja bym mógł sprawdzić? Tutaj nic nie ma. Postaram się... No nic, nic nie wyszło, więc zaskoczyłem w dół. Hateno Village, zapis. Aha, czyli to jest po prostu zamknięty młyn, z którego możemy wyjść, ale nie, pewnie nie moglibyśmy do niego wejść. No ale nic tu nie ma, więc po co jest to wejście? Dosłownie nic się nie podziało. Mamy tutaj dwóch wachorków. Young man over here. Okej, witam. Hello. What a great weather. East Wind General Store is open and it's just as lively inside as it is out here. Go take a look.
Okej, czy my chcemy wejść tutaj? O nie, to jest sklep z wazami. Chyba nie chcemy tutaj zrobić. A ty? You've got the look of a traveler. Is it the first time you had a village? Tak, zdecydowanie tak. Well, you're in luck, because you have a long, lifelong resident to show you around. Tak, poproszę, pokaż mi, co tutaj się znajduje. Seldon, let's go! Let's get you a good old-fashioned dose of Hateno hospitality. This shop is my daughter's capable hands these days, so I've got a lot of time in my hands. I thought it might be nice to do a good turn for the village when I was born and raised, so I volunteered as a tour guide. Stick with me, and I'll show you around the best parts of this place. In fact, just a minute, I'll show you something really special. This is the general store. Eastwinds. They sell a lot of everyday goods and even some everyday greats. And now, on with the tour. Okej, czyli to jest sklep jego córki, tak mi się wydaje. Więc dlatego nam to przesadził. Fajnie jest mieć przewodnika. Nie będziemy musieli wszędzie wchodzić od razu, ale będziemy sobie mogli pooglądać po prostu. Co jak, bardzo spokojna wioska. Okej, co tutaj jest? This is Kochi Dye Shop. Known for their Hateno dyeing. They'll dye your clothes whatever color you like. And on... On with the tour. Okej, jeżeli tutaj rzeczywiście mogą nam pofarbować ciuchy, będę przeszczęśliwy. Tutaj jest jakaś misja dodatkowa. Co tutaj jest? Tutaj jest jakaś noclegownia. This is Topu Inn. If you need a sleep overnight, then this is the place. And now on with the tour. Okej, to jest super. To jest super. Bardzo mi się podoba, chociaż nie lubię jak tak się męczę przy bieganiu. Ale jest też fajne, że my możemy dostosować prędkość naszego chodzenia, naszego biegania do jego biegania. Wystarczy w zależności od wychylenia gałki. I to jest super, bo wiecie jak to bywa w grach. Wasz przewodnik porusza się szybciej niż wy idziecie, ale wolniej niż biegniecie. Tak to zazwyczaj było i to był jeden z większych problemów w grach. Oh, this is the clothing store, Ventus Clothing. They sell, well, I'm sure you can guess what they sell. No, ubrania. To be straight with you, this is actually my store, so come hang out when you've got some time. Stop here first before heading to Kochi Dye Shop. I'm pretty much beat. Let's call this the end of the tour, yeah? I just don't have to prep for tour guiding like I used to. Okej, ja sobie wejdę tutaj, wejdę do tego sklepu, zobaczę co oni mają do sprzedania. Okej, widzimy tutaj Hylian Tunic, oczywiście, my mamy ulepszoną, więc to nam nic nie robi. Hylian Trousers i Hylian Hood. Ale na razie sobie bandany zostawimy. Hylian Hood oczywiście, tam mówię, że podwójne ulepszenia dają bonusy, jeżeli są zestakowane, ale to sobie możemy odpuścić. Mamy tutaj również zimową tunikę chyba, tak? Warm Doublet, który my już mamy. I który kosztuje 80, ale mamy tutaj żołnierskie rzeczy. Nieulepszone wcale nie są lepsze od naszego ekwipunku, więc na razie sobie zostawimy. Wolę ulepszone swoje rzeczy niż to, co tutaj jest, ale możliwe, że jak będziemy mieli możliwość ulepszenia maksymalnie naszych rzeczy, czyli do drugiego poziomu, to kupię ten Hylian Hood, żeby po prostu mieć, żeby zobaczyć, jakie bonusy nam to daje. Okej, ty jesteś córką pewnie. Hi. Welcome, welcome. Everyday clothes, armor for soldiers, we have it all in Ventus Clothing. Do you need something? Podoba ci się to miejsce? Oh! Am I nestled too far in the corner? Is it hard to see me? I know it's a little weird, but I just feel more confident over here. Did you need anything else? Czym jest to miejsce? We're clothing shop. We have lots of apparel to choose from. Normal wear adventures, where you'll find it... Where? Right here. Did you need anything else? Raczej nie. Czyli jest taką bardzo... Sophie jest taką bardzo... skromną, bardzo nieśmiałą dziewczyną. Ale to nie jest żaden problem. Tutaj mamy sklep, ja te sklepy poodwiedzam między odcinkami, chociaż jestem ciekaw tego sklepu z farbami. Także... Yup, today's great work is done and I've got to say, I nailed it. Completely pro greeting. Okej, czyli ona tutaj wita. Przejdziemy do niego... Ola Boga, kim ty jesteś, chłopie? Welcome, if you're looking to add some color to your workshop, you found the right place. Here do you do? To był żart po prostu. Welcome to Kochi Dye Shop, when we live to die. Okej.
mistrzostwo. Ta rozmowa to jest mistrzostwo na razie, chociaż sam człowiek, który to robi, nie jest zbyt, nie wygląda zbyt przekonująco. Wygląda trochę jak bałwan. If you have any dye ingredients, it's 20 rupees to dye an item. That includes our service charge, of course. Let's get going and I'll get up to the color of your choosing. Tak, zróbmy to. Wonderful. No, go wait up there. I'll just be a minute. It's time to tint. Another day to dye. That whole outfit all at once. Alright, choose your dye color or go ahead and change clothes. Wybierzmy kolor. Jaki my teraz mamy? Mamy tą czerwień, tak? Mamy ten kolor. A czarny? Ja jestem fanem. Mój ulubiony kolor to jest zielony. Więc jestem fanem zielonego, ale tutaj ten zielony mi tak za bardzo nie pasuje do tego. Zastanawiam się nad... Szary wygląda bardzo ładnie. Czarny wygląda też bardzo spoko. Czarny pasuje do wszystkiego, a biały? Nie. Chyba pójdę w czarny. Czarny mi się bardzo podoba, więc... Tak, zróbmy to. Choose 5 ingredients you'd like to use in your dye. Okej. Okay. Czyli dzięki Flintowi możemy pofarbować nasze ubrania na czarno. Flint znajduje się stosunkowo łatwo. O nie. Czy my wlecimy z całym tym do... Wow, absolutely chromatic. It's downright miraculous what a difference a new set does make. You look very chic. Do you find this palette able? If you like to redye, just let me know. Okej, prawdopodobnie będziemy mogli składać ze sobą również ten, ale cała czerń wygląda tutaj świetnie. Chyba nasza tarcza też została pomalowana, bo wcześniej była taka brązowa, teraz jest czarna. Nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Okej, to było warte tych 20 rupii. Fakt, ten 5 flintów musielibyśmy zużyć, ale nie żałuję tego wydatku. Czarny wygląda niesamowicie. Także dziękuję ci bardzo, drogi... Sage. Chyba coś takiego, tak jakoś się nazywa. Bierzemy sobie to jabłko tutaj. Nawet te dwa. I ruszymy teraz dalej. Obstawiam, że tutaj również będzie można zdobyć coś korokowego. Retreat! Dotarliśmy do miejsca, w którym będziemy mogli odpocząć. Ale, tak jak mówiłem, kierujemy się na razie w stronę części fabularnej. Tutaj wiem, że tutaj ten osobnik, który stał tutaj, miał dodatkowe zdanie. Come on in! Okej, tu jest jakiś przedmiot. Tu jest coś takiego, a tu jest chyba po prostu Highland Shroom. Zgadza się, tylko Hallenstrom. Więc wejdziemy tutaj, to jest tu? Nie, to jest gdzieś dalej jeszcze, okej. Okay. Czyli ruszamy dalej. Wodospad, coś spokojnego. Jeżeli coś w tym Hateno będzie się znajdowało nowego, coś co będziemy mogli zobaczyć, to obejrzymy to w następnym odcinku, bo nie zwiedzałem Hateno tak na dobrą sprawę i zwiedzam je z wami. Dobra, zebraliśmy dwa jabłka. Świetnie. Tutaj są te wazy i to mnie bardzo kusi. Jako człowieka, który grał w Legend of Zelda, kusi mnie bardzo, żeby tłuc te wazy, ale niestety wolę się z tym na razie nie bawić aż tak. Tutaj mamy oczywiście otoczona górami. Widać, że jest w odosobnionym miejscu, więc jestem w stanie uwierzyć, chociaż tak bardzo słabo, że rzeczywiście... O, zebraliśmy Hightail Lizard, że rzeczywiście była w stanie ta wioska uniknąć. Ona mi się kojarzy z takimi... takimi wiejskimi obszarami Włoch, ta wioska. Tak przynajmniej. Nigdy nie byłem na wiejskich obszarach Włoszech, ale ze zdjęć widzę, że to jest coś, co mogło mieć tutaj miejsce i mogło być inspiracją. Tutaj widzę jeszcze jedną rzecz i nie mam pojęcia, co to jest. I z racji tego, że to widzę, to na pewno tam pójdę, zanim to zrobimy, więc tak, zróbmy to. Jestem ciekaw, czym to jest? Co to jest? To pewnie będzie miało związek z naszą misją, ale... Zobaczcie, nawet nic z tym nie możemy zrobić na razie. Ale świeci się na niebieski
kolor, tak samo jak świeci się tamta... tamta kapliczka. Więc dobrze, ruszamy teraz. Bierzemy jabłka i idziemy na górę dalej. Idziemy do najwyższego chyba punktu w wiosce, żeby po prostu dotrzeć i zobaczyć, czego od nas oni fabularnie chcą. Nie sądziłem, że wioska Hateno będzie taka wysoka. Widzicie, wiatraki to jest praktycznie wioska samowystarczalna. I jedzenie, i świeża woda, czysta woda. Więc wow! Okej, w takim miejscu mógłbym mieszkać. Takie miejsce gdzieś kiedyś na, może nie starość, ale takie już dojrzałe lata, gdzie odwiesze pada na haczyk. Mogą być ciekawe. Okej, mamy tutaj... O, wyglądam jak złodziej teraz. O nie. Mamy tutaj krowy. Dzień dobry. Mamy tutaj pieski. Cześć. O, widzicie? To chciałem zrobić. Jak my biegamy w kółko, to on również biega w kółko i złapał własny ogon. Tutaj mamy liść. Koroglif. A single swing of the giant's leaf can create a gust of wind strong enough to blow away light objects. This will sometimes fall off trees as if they're chopped down. Nie mogę tego wziąć, ale to jest liść, który pomaga nam w pływaniu łódką, z tego co mi przynajmniej wiadomo. Ale ja teraz nie będę się zatrzymywał, będę ruszał dalej i tam widzimy kolejną kapliczkę. They pay, they all pay. Tutaj na tym skupimy się oczywiście między odcinkami zadania w wiosce. To jest coś, na co po prostu chyba poświęcimy jeden następny odcinek. Postaram się po prostu szybciej rozwiązać, ale ja tam widziałem kapliczkę na wzniesieniu, na szczycie. To będzie niezła przeprawa. Czy mi się wydaje, czy ona zgasła? Albo po prostu widoczność... No, widoczność się ograniczyła. Okej. Tu i wydaje mi się... O, dobra, raczej zrobię tak, że... O. I sobie pooznaczam te miejsca. Mam już dwie kapliczki oznaczone. Tutaj są kolejne. I ruszamy teraz dalej. To jest bardzo, bardzo fajna funkcja, bardzo wygodna funkcja. Jestem ciekaw, prawdopodobnie będziemy mogli tam nawet dopłynąć za pomocą tej łódki, którą tu widzieliśmy. Nie wiem, czy to jest prawda, ale powoli wydaje mi się, że wychodzimy z wioski Hateno. Co tutaj mamy? Hateno Ancient Tech Club i Hateno Beach, czyli plaża Hateno i również laboratorium starożytnych technologii, które znajduje się pewnie tutaj i tam będziemy zmierzać. No soliciting. Okej. Ale zanim tam wejdziemy, ja sobie sfrunę tutaj. Tu mam dużo jabłek, ale nie o to mi tutaj chodziło. Chciałem zobaczyć, czy jest tutaj coś jeszcze, co moglibyśmy zdobyć. Fajnie jest to, że te jabłka prawdopodobnie będą się pojawiać, więc regularnie. Więc będziemy mogli z tego korzystać, a jabłka wiadomo, podstawą do jedzenia, podstawą do posiłków mogą być. Tam mam jeszcze jakieś powykręcone drzewo, ale nie będziemy się teraz tym zajmować. Ja pozwiedzam, jeżeli tam będzie korok, to prawdopodobnie tam będzie korok i to możemy założyć, że nie muszę wam tego pokazywać, bo nie będzie to nic nowego, bo już koroka na drzewie widzieliśmy. Tylko jak są nowe rzeczy związane z korokami, to będziemy je rozwiązywać na odcinku. Wow. Okej, to jest dopiero widok. Tu na dole mamy jakiś las. A my ruszamy teraz do tego starożytnego laboratorium. Widzimy tutaj wielki teleskop. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest teleskop. Widzimy tutaj jakąś figurkę. Hateno Ancient Tech Lab. Ciekawie. Rozejrzę się tutaj. Tam oczywiście widzę ten. Tu jest lizard, ale który nam uciekł. Grzyby. Sandshroom. A braided mushroom that grows... Okej, okay, to jest rozgrzewające, czyli jeżeli będziemy musieli gdzieś wejść, to prawdopodobnie tam. Znaczy, jeżeli będziemy musieli wejść w jakiś zimny klimat, to ten sandshroom nam pomoże przetrwać to. To teraz zobaczmy, co tutaj jest. Widzimy tutaj taki sam podest, jak jest w kapliczkach. Co tutaj pisze? Jest napisane. If the flame is blue, the furnace is hot. Do not touch. Okej, okay, ogień na razie nie jest niebieski, więc... Wchodzimy! Dzień dobry! Widzimy tutaj rzeczywiście ludzi rodem z rodu Shika. Jest tu strasznie mała osóbka. Ojej! Ale ty jesteś pocieszna.
i jakiegoś starszego gościa. Także zagadamy najpierw do niej. Witaj. Pura się nazywa. Good morning. This is the Hateno Ancient Tech Lab. Do you have some business with the director? Okej, z dyrektorem placówki. Tak, chciałbym rozmawiać. The director is in the back. A terribly busy person, that one. Please try to keep it brief. Czyli to jest taka jakby sekretarka albo córka, nie wiem jak to określić tutaj, ale zagadamy tutaj teraz do tego dyrektora, którym pewnie jest Simon. Good morning. I imagine you've never seen so many books in one place. Pretty incredible, isn't it? O, i pozdrawiam Kraskę. We gathered all of the Hyrule's known literature of ancient civilizations here. As for the actual number of books, well... Is that thing on your waist? Is that a Shika? There's no mistaking, that's a real Shika slate, isn't it? I've never actually seen one in person. If you could just show me the runes on it, I'd be most appreciative. Stasis? Magnesis, ah, yes, yes. Remote Bomb and Cryonis. And what else? Let's see. So, that's it for runes, but strange. It doesn't seem like you have the basic runes. Podstawowy run? Zaraz, chwila. Coś przegapiłem? I don't understand why they're missing. There must be some reason. Ah, where are my manners? I nearly forgot to introduce myself. My name is Simon. Czyli Simon stwierdził, że na naszym pasku nie ma podstawowych run. A zbieraliśmy dość i prawdopodobnie mamy wszystkie, chociaż nie wiem, prawdopodobnie nie. Nie znam aczkolwiek jakby wszystkich. To jest cytat, który powinniście znać. Jeżeli jesteście wystarczająco dojrzali, nawet nie tyle dojrzali, co po prostu wiekowi, to powinniście znać ten cytat. My name is Simon. You are... Link, right? Znasz moje imię? Lady Impa caught me up to speed. You see, we were told a young man holding a Shika slate will appear. And you must do all you can to help it. He will be the hope that awakens the slumber of the restoration. His name will be Link. Oh dear, I forgot to tell you something very important. Director, listen to Miss Director. This is real... Miss Director? Chwila, zostaliśmy oszukani. Czyli ona po prostu... czyli ona jest dyrektorem placówki, ale... odsyła wszystkich do niego. This is the real Shika Slate. Director? Oh, that's right. I haven't introduced our director. Oh. Miss Pura happens to be right over there. As the Hateno Ancient Tech Lab director, Miss Pura is the world's foremost authority on ancient Hyrule culture. Ona jest so kawaii. Check it! I have the utmost respect for Miss Pura and all she accomplished. I'm honored to be her assistant. Czyli jednak jest asystentem, ale ona nas odesłała dopiero jak pojawia się coś ważnego, to przyjmuje nas do siebie. On that note, Link, you see, the director may look like a young girl, but... well, maybe it's not my place to telling you these things. You should take to Miss Pura herself. Okej, okay. Wygląda jak młoda dziewczyna, rzeczywiście, ale zobaczymy zaraz, kim ona dokładnie jest, także cześć Pura. Hey, hey, are you surprised? The director of this laboratory is not Simon, it's me. Snappity snap. Anyway, Linky. Linky, ja nie wiem czy jak ja bym był Linkiem, to by mi się to nie podobało. Do you remember dreams from your time in the Slumber of Restoration? You don't look like you've changed a bit in the last 100 years, but something must have happened in all that time. Well, no matter. I'm just happy you're still in one place. Linky, what's with the look? You still remember me, right? Nie pamiętam. Miss Pura, możliwe, że kojarzyłbym, ale nie pamiętam. Really? Well, I'm shocked. I don't know if I'll ever be able to recover from this. Even though, 100 years ago, I took you to the Shrine of Resurrection after Calamity Ganon fatally wounded you. Even though I was the one who put you safely in the Slumber of Restoration, despite all that, you still don't remember me. Nie pamiętam. As expected. After 100 years in the Slumber of the Restoration, subject has lost all memories noted. Okej, czyli ona włożyła nas do tej kapliczki, ona wprowadziła w nas sen odżywczy, sen ożywienia, sen odnowienia, o tak to możemy powiedzieć, drzemka. Nie będę używał słowa drzemka, sen odnowienia. Oh, sorry. I have bad habit of taking notes rather abruptly like that. It's charming quirk, isn't it? Niekoniecznie, chociaż trochę, może, nie wiem. Nie wiem, jak się do tego na razie odnosić. Ah, yeah. Do you have any question for me? Jesteś przypadkiem dzieckiem?
No, jesteś niegrzeczny. How very rude. Or perhaps it's not rude at all. I suppose that's actually rather a logical conclusion to jump to. The truth is, I look this way because of failed experiment. Okej, czyli wygląda jak dziecko, ponieważ jeden z jej eksperymentów zawiódł. Well, I say failed, but in some ways it was a success. I documented the full affair in my diary upstairs. But the whole thing is embarrassing, so I insist you refrain from reading it. Na pewno go przeczytamy. Także ja wam mówię, bo ja też jestem ciekaw, jak to się stało, że ona jest dzieckiem. Anyway, enough about that. Back to the topic at hand. Dobrze, wracamy do tematu. Here you are, 100 years after 100 years. Po 100 latach wróciłeś. I teraz nie wiem, czy czytać od razu po polsku, czy tłumaczyć na bieżąco, czy czytać jednak po angielsku. Dajcie mi znać w komentarzach, jak to odbieracie. Tutaj, żeby pokonać Calamity Galona, który rośnie w siłę z każdym momentem. I żeby oczywiście odzyskać naszą ukochaną księżniczkę Zeldę. Uratować, that is if you got the courage to try, jeżeli masz oczywiście odwagę spróbować. I żeby pomóc prawdziwemu bohaterowi, ja, jedyna w swojej osobie, Pura, odnowię twoje podstawowe funkcje, których brakuje w Sheikah Slate. Okej, czyli ona ulepszy naszą Sheikah Slate, bardzo dobrze. And what do you say to that? Tak? Tak, poproszę, ulepsz naszą Sheikah Slate. Odzyskaj jej podstawowe funkcje. I knew you'd say that. Dajcie mi znać, czy chcecie, żebym ja tłumaczył na bieżąco. Faktem mogę nie znać wszystkich słów, ale tak jak mówicie, teraz poszło całkiem sprawnie, więc dajcie znać w komentarzach, czy ja mam czytać po polsku, tłumacząc na bieżąco, czy jednak czytać i później tak sobie komentować. Nie wiem. Z jednej strony jest mi wygodnie czytać po angielsku i tłumaczyć do was, ale niektórych was może kurczę, że czytam po angielsku albo nie rozumiem wszystkiego, chociaż ja się staram tłumaczyć. Nie wiem, jak to zrobić, więc będę na razie czytał po angielsku, tak? Będziemy konsekwentni, ale jeżeli wyrazicie inne zdanie, to się dostosuje. All right then, first I need you to run an errand for me, czyli musimy od niej wykonać dla niej zadanie. What's with that look on your face? You don't think I fixed your Sheikah Slate for free, did you? No, myślałem, że naprawisz ją na bieżąco. Jestem bohaterem, który ma uratować Hyrule, ale cóż. Wykonam dla ciebie zadanie. Post-slumber subject is plagued by presumptuous tendencies. Noted. Okej, okay, czyli tendencje zakładania z góry rzeczy, jesteśmy prześladowani przez nie. Let me explain what this errand entails. You know the unlit fundress on the wall just outside this laboratory? Could you please bring the blue flame from the ancient fundress in town? Oh, and also use it to light our fundress? The sweet little guidance stone will start working once you do that, allowing us to restore your missing runes. Ha! I wonder if young woman all these days will say things like sweet and little. Oh well, I suppose it doesn't matter anyway. Okay then, I'm counting on you for that blue flame. Ok, czyli musimy, przy piecu już byliśmy. Musimy teraz się do niego udać jeszcze raz, także Pura, pomożemy ci oczywiście. Jestem ciekaw w takim razie, ile Pura ma lat i czy ona cały czas jest tym dzieckiem? Czy po prostu stała się dzieckiem w wyniku tego eksperymentu nieudanego? Nie mam pojęcia. W każdym razie przestało padać. Bardzo dobrze. Ja sobie tutaj obejdę jeszcze dookoła tutaj. Mamy jeszcze chwilkę czasu, więc bez problemu tutaj możemy to wykorzystać. Czy tu to jest żaba z parasolką? Nieważne. Nie wchodź po ścianie. Masz schody. Link, proszę cię. Tutaj mam kolejną parasolkę. Czy ja mogę na przykład wejść sobie tutaj i zerknąć do tego teleportera? Tutaj widzimy, że ta Pura jednak już od pewnego czasu chyba jest taka malutka, skoro cała ta aparatura została po prostu zrobiona dla niej, a my przeczytamy jej... Gdzie jest ten pamiętnik? Nie widzę. Nie ma na razie jej opisu jej badań, więc wyjdziemy sobie stąd. I ruszymy jeszcze wyżej. Oh, come on. Sądz pany, tutaj jest strażnik! I to jest chyba pokój właśnie Pury. Okej, widzimy, że to tamto niżej to chyba był pokój po prostu tego jej asystenta. Zobaczmy. This is dire for anti-aging rune, classified for Pura's eyes only. Okej, badania na temat... runy przeciwko starzeniu. Pierwsza strona. Date? Pytanie. Work has finally begun on my anti-aging rune. It goes to plan. I believe it will effectively reverse the aging process. The technology will enable us to make retired warriors young again, thereby strengthening the Hyrule army.
When Calamitaganon inevitably returns, we'll be ready. Our offense will be solid and our defense impenetrable. Okej, czyli runa przeciwko starzeniu była zamiarem jej było odwrócenie procesu starzenia i przywrócenie młodości i siły żołnierzom, żeby po prostu przy powrocie Calamity Ganona byli zdrowi, silni i ofensywa nasza, czyli atak był solidny, a obrona nierozrywalna. The need for this tech pains me, but I truly hope to use it to attain everlasting peace for all. Okej, oczywiście użycie tej runy było dla uzyskania pokoju dla wszystkich. Długotrwającego. Znaczy, do końca trwającego. Następna strona. The beta version of my anti-aging rune is complete. I have already added to the Sheikah slate I made for myself. Since I am to be the test subject of this experiment, Simon booted up the rune and directed it raised at my body. Okej, czyli tutaj Simon pomógł. Oczywiście ruszyli promienie runy nakierowane na Pura. Na Purę. After 20 seconds of exposure, I felt extreme fatigue and broke into a fever, forcing us to cease the experiment. Po 20 sekundach przebywania w tych promieniach, Pura dostała gorączki i doświadczyła ekstremalnego zmęczenia, przez co musieli przerwać eksperyment. Unable to stay awake, I went to bed immediately. Tomorrow I will try to figure out what went awry. Okej, czyli tutaj poszła spać. Chciała rozkminić co jutro. Anti-aging experiment trial day 2. My extreme full body fatigue has slightly improved, so for which I am grateful. Still, I do not recognize the face in my mirror. My hair is thick again and floor length. My wrinkles, once deep and trenches, have vanished without a trace. It seems anti-aging effect works. However, I did not expect the reversal to happen so frighteningly fast. This morning I kicked Simon awake and had him run a full physical exam on me. My height, weight, vision, bone density, heart, blood, we tested everything we could, pushing our facility to its limit. Our discoveries were startling. My results were typical of a Sheikah woman in her early 50s. Okej, czyli ona została po badaniach, okazało się, że została odmłodzona do kobiety w wieku 50 lat. Okej. Przez o 70 lat odmłodniała w ciągu jednej nocy. I can only hope I do not awake. I wake to fight. I have the body of a newborn baby. Next page. Dzień trzeci. I awoke with an abundance of energy. It has been decades since I slept so well. Upon walking, I immediately checked the mirror only to be greeted by a youthful version of myself. Okej, okay, czyli następnego dnia cofnęła się do lat 30. I was around that age when I was first able to continue my research following the Great Calamity. The first thing I did was to try to figure... Okej, okay, dużo tutaj jest czytania. Ogółem... Sprawdźmy, co jeszcze. Czwarty dzień do dwudziestki się cofnęła. Okej, okay, to jest bardzo dużo czytania. The slaughter that followed was arbitrary and merciless. Destruction was complete. Wills everything, Hyrule Castle, Princess Zelda, where perhaps not everything was lost. A youth named Link was brought to me 100 years ago, discovered in wounds and only death's doorstep. So young, yet so courageous. He was the youngest knight to have ever been appointed to the Imperial Guard at Hyrule Castle. He was also gifted swordsman, who was selected as captain of Princess Zelda personal guard. Okej, zostaliśmy kapitanem straży. Byliśmy kapitan straży 100 lat temu. I thought his skills will be enough to defeat Ganon in glorious fashion, since ancient times the royal family of Hyrule and the Sheikah's researchers have had a strong bond. Their pain is our own. We took the swordsman and left the Sheikah's late Princess Zelda left behind to the Shrine of Resurrection. Although the slumber of restoration had not been fully tested, we decided to put the swordsman under to save his life. It was the best we could do. Okej, okay, tutaj dowiadujemy się troszeczkę o historii również Linka. Okej, okay, tutaj Pura pisze o swoich pryszczach. I feel like Simon looks at me differently, which irritates me. I got angry when he insists on reading my blood test for me. I mean, really? What even? I can do it all by myself in any care. I wonder what experiment I should focus on next. The blue flame in the forest outside is growing weaker by the day. I do hope the guidance stone doesn't stop working. Okej, okay, czyli ona jest wspomniana o piecu i że wyglądała jak nastolatka. Następnie, dzień szósty. Wygląda jak sześciolatka i tutaj się chyba zatrzymaliśmy. Tutaj właśnie jest ten moment, w którym odwiedziliśmy ją. My age reversal has progressed further still. I no longer and feel like a 6-year-old. My head has regressed so much that I can no longer reach things in high places. It's super annoying. Where is that genius swordsman we placed in the slumber of restoration away? Wake up already!
If he doesn't awake soon, my future expansion for the Sheikah sensor will go to waste. But even if he does manage to wake up, how can I be sure he'll find me here? I want to go and just kick Linky awake, but I doubt Simon would help me. It would be hard with my 6-year-old body anyway. Instead, I think I begin working on a rune to unreverse my aging process. Shoot me, Jane. Okay, this morning's exam results indicated that I'm still age 6, same as yesterday. Perhaps my age reversal has stopped. As luck wouldn't have to do. Today, I also finished developing the beta version of an age-boosting rune. If successful, this should be able to reverse the effects of anti-aging rune. I hope it will anyway. All I need to do is increase the output and expose myself to its rays. However, when I tried to add this feature to the Sheikah Slate I made, I found that the guidance stone has stopped. What's more, the blue flame in the forest outside has gone out. I sent Simon to the ancient forest, but he was too clumsy and it was raining and nothing went to plan. So I had to go... But a guild in the forest saw me. What a mess I've made. Not only I'm unable to continue my research in the state, but I can only work by the light of gas lamps. What to do? Okej, kończymy czytać. Wow, tyle się podziało. Dowiedzieliśmy się, że Pura sama sobie zgotowała ten los. Znaczy, no sama sobie była swoim narzędziem testowym. A my sobie teraz sfruniemy tutaj po prostu do tego pieca. Oj, się podziało. Teraz to przedyskutuję w spokojny sposób. Pura sama sobie zgotowała ten los. Czytajcie... To są kaczuszki. Czyli przetestowała na sobie eksperyment. Przetestowała na sobie eksperyment, który pozwolił jej swoją runę, którą sama stworzyła, co jest dość genialne, tak czy siak. Tylko że chyba zbyt długo została poddana promieniom odmładzającym i po prostu przez 7 dni młodniała do wieku 6 lat. Wychodzi na to, że ona miała lat 130. W momencie przetestowania tego eksperymentu. Okej, jak ja mam przynieść teraz to? Mam pomysł. I tak to chyba trzeba będzie zrobić. Niebieski płomień. Okej, udało nam się nie zgasić go teraz. Nie pada, więc to też jest dobre. Gorzej jakby się nagle rozpętało. Rozpętał ogień, więc ruszamy z tym ogniem, z tą maczugą dalej. I to chyba będzie ostatnia rzecz, którą tutaj zrobimy. Czytanie historii Pury było naprawdę ciekawe, ponieważ ona wspominała również czasy ze swojej młodości, czasy, które... dzięki którym... właściwie czasy, w których była młoda i czasy, które pamiętała jeszcze za czasów... Boże, czasy za czasów... jeszcze w momencie, kiedy... jeszcze w momencie, kiedy my byliśmy... Okej, tutaj możemy sobie robić takie mini checkpointy. Ja jestem ciekaw, czy będę mógł podpalić wszystkie te latarnie. To by było ciekawe. O, mój bokobat się zepsuł. Niedobrze. Dobrze, że mamy tutaj coś w postaci checkpointu. Ja ruszam po tą pochodnię, która jest tam na samej górze. Okej, czyli mamy jedną rzecz, dobrze, czyli będziemy musieli korzystać z tych kapliczek. Ja tutaj tą pochodnię sięgnę. Dobrze, że dałem to do tej małej lampy na uboczu. Ale wracając jeszcze do Pury, opisywała, że sama własnoręcznie wsadziła nas do tej kaplicy i później już taka zirytowana, że jest taka młoda, chciała, żebyśmy się obudzili, więc po 7 dniu, tak na dobrą sprawę, nie wiem, czy to jest właśnie 7 dzień od tego, jak ona się tutaj odrodziła, jak to tutaj wygląda. Jak to tutaj się prezentuje, ale ja muszę wziąć jednak tą pochodnię. Cała jej historia jest bardzo ciekawa. Ja przeczytam sobie ją jeszcze raz. Wy oczywiście nie musicie czytać jej jeszcze raz, ponieważ wystarczy, że spauzujecie sobie film w odpowiednich momentach. Okej. Nie biegniemy teraz dalej. O nie. Dobra, czyli nie mogę też sprintować z tym. Muszę po prostu biec na samą górę z tą pochodnią. Tu jest jakiś dzieciaczek w ogóle, biega sobie. Co ty tu robisz? Uciekaj do tego. Ale
oprócz tego obiecałem, że zrobimy jeszcze tą kapliczkę jedną, więc zrobimy jeszcze jedną tą kapliczkę. Chociaż nie, kapliczkę sobie zostawimy na następny odcinek i na zwiedzanie wioski Hateno. Oczywiście rozwiązywanie zadań, zwiedzanie zrobimy między odcinkami, po prostu jeżeli będzie coś ciekawego, to wam pokażę, ale zadania, które trzeba będzie zrobić, to po prostu tam zrobimy. Okej, okay, tu jest jeszcze jedna, więc tutaj na pewno podejdę. Już niedaleko. Okej, okay. Nie mogę teraz ruszać dalej. Czyli muszę podejść tutaj do pieca, tak? Wydaje mi się, że o ten piec chodzi. Tak? Spróbujmy. Okej, okay, udało się. I boom! Wszystko zostało teraz aktywowane. A ten Ancient Tech Lab is now Cedar's Travel Gate. Okej, okay, super. Możemy tu się teraz teleportować. Świetnie. Świetnie. Także chyba dokończymy to tutaj. You read it, didn't you? Tak, przeczytałem. Well, I commend that your honesty still is never acceptable to rummage through a young lady private musing, got it? Naturally, you shall be punished for that. Switch on! All Sheikah's slates rune have now been deleted. Oh, nie. I completely deleted the data on your Sheikah's slate. Go on, take a look. Oh, nie. Gotcha! Did you like my guidance stone impression? Superb, right? Okej, okay, czyli to ona nam nie skasowała tych run, które mamy, tylko po prostu taki sam głos ma jak Sheikah's slate. Don't young girls do mean impressions for fun? Maybe not. Oh well. Hey! Nikki, thank you so much. Now then, take a look over there. The guidance stone must be starting to react. There's nothing mysterious about it. It's pure science. Heh, my sweet little guidance stone. You know how to make this old researcher head flutter. Well then, let's go ahead and restore the Sheikah's slate runes for you. Give me a nice snap. Go on, no time. Don't be shy about. Snap? That was pretty weak, but that's okay. Okay then, Sheikah's slate repair on the way. Guidance stone lock removed. Now, let's do things. Okay, czyli działajmy. Wkładamy Sheikah's slate i... Camera, Hyrule Compendium and album missing files confirmed. Starting repair. Okay. Okej, okay, co my tutaj teraz mamy? Dostajemy nową runę, która jest po prostu kamerą. Pictures created and saved in the album. It has useful feature that connects to the Hyrule Compendium and automatically register pictures of new entries. Runa została dodana. Okej, okay, wow. Creatures. Reaper complete. Okej, okay, o co tutaj chodzi? Co się teraz wydarzyło? Ja chcę wiedzieć w tym momencie. And it's done. So, it is all fixed up now. Let's see. Here. Which one is it? Camera? Hyrule Compendium? Album? Yep, looks good. So, I know this is sudden, but hear me out. Take a picture of me with the camera. Oh, and don't forget to let me see that. Okej, okay, dobrze, zróbmy zdjęcie kamerą. Pura. Zrobiliśmy fotkę Purze. Oczywiście zapisujemy ją. I tyle, i pokażemy ją jej teraz, tak? Snap! How's the picture taking going? Did you get a cute pic of me with the camera? Oczywiście, zrobiłem jedno. Oh, I can't wait to see it. Let me see. My, who is this beautiful young creature? Huh? I guess that's my cue. I kind of loved to sit there. I wasn't on purpose. It's just not pretty gill. It's not just a pretty gill in those images. Yes, there are also some old landscape photos stored in the album. I knew Princess Zelda had made frequent use of the camera feature, but this. Hey, Linky, it dawns on me that you
that you are Princess Zelda appointed knight, which means there is a strong possibility that you accompanied her to all of the places where this picture were taken. Alright, the lost memory thing could be proved troublesome, but I don't lose hope. It just means this picture could be the missing piece to help you restore your lost memories. If my hunch is correct, I suggest you check with Impa. She knows more about Princess Zelda than even I do. Oh yeah, there's one more thing I need from you. You don't have to worry about this until after you see Impa, but I want you to bring me back some ancient materials. Bring them either to me or to Robbie at the Akala Ancient Tech Lab. Akala Ancient Tech Lab? To jest coś, gdzie jeszcze nie byliśmy. If my joy went enough, if you give us ancient materials, will give you something good as a reward. Alright, let's do this. Okej. Okay. Wow, dobra, dużo się podziało. Podsumuję to na szybko. Od Pury zrobiliśmy jej zdjęcie, mamy oczywiście zadanie nowe, poboczny quest Robbie's Research. Slated for upgrades. Przejrzymy sobie później. Ale teraz tak, Pura, od Pury dowiedzieliśmy się, że kit na... O kurczę, zrobiłem fotkę niechcący. Heroes Path Mode. O, okej, okay, to nie chcę. Widzicie, tutaj tyle biegałem, nie? Tutaj zrobiłem nawet kółko jedno, ale nie o to chodzi tutaj. Shika Sensor. Shrine dalej. Okej, okay, to gdzie są te zdjęcia? Okej, okay, Recovered Memories. Shrine Quest, Main Quest. Nie wiem, gdzie są te zdjęcia. O, jest album. I tutaj mamy album ze zdjęć, które przystrzyknęła księżniczka Zelda i w którym pomogą nam odzyskać pamięć. I to właśnie zostało dodane do naszej Seek Slate razem z kamerą, albumem i zbieraniem danych. Także możemy wstrzykać zdjęcia jabłek, koni, zwierząt, broni, wszystkiego. I te dane będą zapisane teraz w naszym Seek Slate. Oraz dodatkowo zostaliśmy poproszeni o dostarczenie starożytnych materiałów, których już troszeczkę mamy, więc zdecydowanie będziemy z tego korzystać, ale wydaje mi się, że to na dzisiejszy odcinek było wystarczająco fabuły. Popchnęliśmy to do przodu. Tutaj oczywiście ta cała sprawa z książką Pury również była, z pamiętnikiem Pury również była dość ciekawa i dość męcząca, dość długa, więc... Dajcie mi znać w komentarzach o waszych zainteresowaniach, bo o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Dodatkowo... Dajcie mi znać, co sądzicie o tym, żebym ja jednak czytał po polsku to i tłumaczył na bieżąco. Ewentualnie jak chcecie, żebym czytał po angielsku i później tłumaczył, też to mogę robić, nie ma żadnego problemu. Zapraszam was na swoje grupy facebookowe i discordowe Paper Sheets. Nazwa jest w opisie, wystarczy, że skopiujecie, wklejcie na Discordzie albo Facebooku i na pewno wam ją znajdzie. Dodatkowo subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, polubcie ten odcinek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i dodatkowo... Naciśnijcie dzwonek, jeżeli zrobiliście już wszystko pozostałe. Jeżeli zrobiliście już wszystkie te rzeczy, to jesteście super, naprawdę. Macie ode mnie łapkę w górę. I co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Nic, to by było na tyle. Widzimy się jutro w nowym odcinku Pokémon Let's Go Pikachu Dexplay. Trzymajcie się. Cześć!